Zdecydowana większość internautów biorących udział w naszej sondzie była przeciwna upamiętnieniu katastrofy smoleńskiej w Lesznie. Były jednak i głosy, by tragedię z 10 kwietnia 2010 roku uczcić tablicą, obeliskiem czy pomnikiem. Tych ostatnich było jednak zdecydowanie mniej. Na stronie internetowej Telewizji Leszno przeprowadziliśmy sondę, zadając pytanie, czy w Lesznie należy upamiętnić katastrofę smoleńską, a jeśli tak, to w jaki sposób. Nasze pytanie wzięło się stąd, że w niedawnym magazynie samorządowym radna Barbara Mroczkowska zasugerowała, że może warto by w tym temacie mogli wypowiedzieć się mieszkańcy. Bo przypomnijmy, w Lesznie powstał komitet honorowy do upamiętnienia katastrofy smoleńskiej, który szuka najlepszej formy uczczenia ofiar tragicznego lotu. W naszej sondzie udział wzięło 331 osób. Ponad 85% internautów było przeciwnych upamiętnieniu katastrofy. Prawie 8% głosujących opowiedziało się za tablicą pamiątkową, po 3,5% było za obeliskiem i pomnikiem.